No i teraz ponadczasowe, ale wiesz, czy na przykład dla ciebie w aktualnym momencie są odpowiednie? Czy wiesz, czy jakoś musisz specjalnie dopasowywać tą modę do twojej aktualnej figury? Póki co rzadko noszę ciążowe rzeczy, to jest najśmieszniejsze. Natomiast mam taki cudowny płaszczo-sweter chłopaków, który jest jak najbardziej odpowiedni, przepięknie wygląda, ładnie układa się na brzuszku, także jak najbardziej. Nawet na ciąży te projekty są odpowiednie. A powiedz mi, czy ty teraz jakoś wymieniasz swoją garderobę, czy właśnie na razie jeszcze jest ten moment, w którym wiesz, zwykłe ubrania z szafy jeszcze dają radę? To znaczy, przychodzi taki moment, kiedy zamieniamy letnie ubrania na jesienno-zimowe, także u mnie też przyszedł ten moment. Tak, ja tutaj o twój brzuch pytam, wiesz. Tak, tak, tak. No, i nawiązując do tego, po prostu kupiłam odpowiednie większe rzeczy. Odpowiednio większe rzeczy po prostu na jesień-zimę. Także no, jak najbardziej wymieniam, ale mówię, no, tych ciążowych rzeczy jest bardzo mało. No jednak moda jest taka, że chyba, że teraz można się, wiesz, zmieścić, te oversize'owe rzeczy, jest ich sporo, ale ja ciebie widzę dzisiaj w szpilkach i pytanie teraz, wiesz, czy obalamy te mity, że wiesz, że kobieta ciężarna to musi, wiesz, siedzieć w domu i leżeć. Jak ty w ogóle się czujesz? Czujesz się właściwie na siłach, tak, żeby kilka godzin w tych szpilkach przebiegać? Trzymam się barierki. Nie, na pewno nie biegam kilka godzin dziennie w szpilkach, to absolutnie, zresztą nigdy nie biegałam, to ja po prostu nie przepadam za wysokim obuwiem na co dzień, natomiast na wyjście jak najbardziej, wtedy czuję się kobietą, wtedy zupełnie inaczej poruszamy się, inaczej stoimy i nie rezygnuję z tego póki co, dlatego że mogę sobie na to pozwolić, ponieważ dobrze się czuję. Natomiast to nie ukrywam, że są to rzadkie sytuacje, kiedy chodzę na obcasach. A jestem ciekawa, czy ty już na pewno się zastanawiałaś nad tym, jak to będzie wyglądało już, wiesz, po sprawie, bo twój zawód jest dość specyficzny, no to nie jest taki, wiesz, klasyczny zawód, w którym sobie bierzesz zwolnienie na macierzyńskie i tak dalej i po prostu, wiesz, wracasz do biura po roku, tylko jednak, no jest to praca aktora. Jak to widzisz? Wiesz, będzie osobna przyczepa, będzie opiekunka, jak to sobie wyobrażasz? Zobaczymy, jak to będzie, natomiast na pewno są tego plusy i minusy, bo z jednej strony mogę wrócić do pracy wtedy, kiedy będę dobrze się czuła, kiedy będę tego chciała, a z drugiej strony, jeżeli nie będzie to też taka ciągła praca, to mogę poświęcić czas dziecku. Także mamy, które pracują w ten sposób, czasami mają całe dni wolne i nie muszą siedzieć od którejś do którejś godziny w biurze, a z drugiej strony bardzo często zdarza się, że szybciej wracamy do tej pracy. Tak jak będzie u mnie, zobaczymy. Na razie niczego nie planuję. Cieszę się tym stanem, w którym jestem i no, ja oczekuję na dziecko.